Guten Morgen, witam Państwa bardzo serdecznie w czajniku, który jest w moim kanale, a dzisiaj sobie oglądamy szkołę. I to jest taka odpowiedź na Wasze komentarze, bo widziałem dużo, że Przemek, kiedy szkoła, Przemek, kiedy szkoła. No szkoła się zaczyna we wrześniu, nie wiem, czy wiecie takie rzeczy. Nie no, żartuję, wiadomo, że chodziło o program. I wiem, że to nie jest zbyt oryginalne, bo już tyle, już każdy chyba twórca, który ogląda jakieś rzeczy, nagrał szkołę, więc wiem, że to nie jest zbyt oryginalne. Ale jeżeli chce ta, to why not? Ja też mogę nagrać. Więc dzisiaj sobie oglądamy szkołę. Nie zapomnijcie o łapce w górze, subie, dzwonku, srata tata, pani Małgorzata i wbicie do mego hejka.pl i oglądamy. Do szkoły trafia nowa uczennica. Dziewczyna odkrywa, że jest adoptowana i ma siostrę bliźniaczkę. One naprawdę są siostrami. Wiem, że nie powinno się tak stać, ale po urodzeniu rozdzielono Dagmarę z siostrą. Jak mogłaś oddać Arlety do adopcji? Co ty mówisz? Dagmara! Aż mi się normalnie łezka w oku zakręciła, bo sam pamiętam, jak chodziłem do gimnazjum i zawsze wracałem ze szkoły i oglądałem sobie szkołę. Ja pierdzie, to były czasy. I jeszcze najgorsze jest to, że mi się wtedy wydawało, że to jest fajne. Że to jest takie realistyczne. Aż mi okulary położyły, jest mega zimno. Aż ten, że no, myślałem, że to jest takie mega realistyczne i mega fajne. Teraz uważam, że jest to mega odklejone, ale... I tak oglądamy. Do szkoły przychodzi nowa uczennica Dagmara Iwańska. No to przychodzi czy przyjeżdża, bo ja tu widzę coś innego. I czemu mają tak zawalony śniegiem samochód? Nie wiem, czy wiecie, ale za to jest mandat. No, jak nie wiecie, to już teraz wiecie. To jej pierwszy dzień w tym miejscu. Dzisiaj nastolatka ma się zapoznać ze szkołą, nauczycielami i rówieśnikami, a od jutra zacznie uczęszczać do licealnej pierwszej B. Ja już jej współczuję, bo nie wiem, czy wiecie, ale klasy B zawsze są najgorsze, najbardziej patologiczne i najbardziej popierdzielone. Serio mówię to ze swojego doświadczenia. Nie martw się, kochanie, wszystko będzie dobrze, zobaczysz. Ja się nie denerwuję. Wiesz co, w sumie wygląda, że to jest fajnie, nie? No szkoła jak szkoła. Wiesz co, masz rację, bo ja się bardziej denerwuję od ciebie. To niech jej mama idzie za nią, jakby... Co za problem. Serio, znam przypadek osoby, za którą ojciec przyszedł pisać sprawdzian. Więc jakby już mnie naprawdę takie rzeczy nie zdziwią. Ale zobaczysz, wszystko będzie okej. Okay. Nie ma problemu żadnego. Hejka. Hej. Znasz go? Tak, mieliśmy maczę na razem graliśmy kiedyś w grę online. Nie, chyba mnie z kimś pomylił. Ale... Trzymam się, kciuki za ciebie. Dagmara jest zaskoczona, że uczniowie ją rozpoznają. Nie zdaje sobie sprawy, że mylą ją z Arletą Witowską, uczennicą tej samej klasy. Ej, oby laska, z którą ją mylą, mylają, mieszają, nie miała jakiejś opinii patusiary. Bo byłby wtedy przypał. Dziewczyny nigdy wcześniej się nie spotkały. Nie wiedzą, że są siostrami. Bliźniaczki rozdzielono po urodzeniu i osobno oddano do adopcji. To naprawdę pomyłka, wiesz? Arleta, błagam cię, przestań. Ja serio muszę ci coś powiedzieć. No Kacper się spierdział w kiblu na długiej przerwie. No cały dzień czekałam, żeby ci o tym opowiedzieć. Arleta, no co ty? Przecież tutaj jest nasza szatnia. Co ty robisz? Dobra. Wiesz co? Słuchaj. Nie jestem żadną Arletą. To musi być jakaś pomyłka. Mam na imię Dagmara Iwańska, jestem tu nowa. Okej, okay, jak sobie chcesz. Skoro cię to tak bawi, dzisiaj możesz być Dagmarą. I jutro wystąpić w Królowych Życia. Mogę ci nawet pokazać moją legitymację. Mam na imię Dagmara Iwańska. Naprawdę. A ja mam na imię Paris Kosmos i jestem z innej planety. Ja tu nie wysiadę dzisiaj. Ale dlaczego mi nie wierzysz? Ależ wierzę, podobnie jak w UFO, w krasnoludki i w świętego Mikołaja. Wiesz co, denerwujesz mnie. Chciałam z tobą serio pogadać, ale widać, że się nie da. Nara. Ja myślę, że ta dziewczyna grała w jakimś takim szkolnym kółku teatralnym, takim wiecie, bo ma takie emotions w sobie, że po prostu widać, że tam było coś grane. Ciekawe, kim jest ta Arleta? Czy rzeczywiście jest do mnie tak bardzo podobna? Chyba tak, skoro cię z nią ciągle mylą. No jeśli tak, to zapowiada się ciekawie. Zawsze będzie można zrobić z tego jakąś akcję. Arleta zachowuje się tak, jakby cofnęła się w rozwoju. Powiedziała typiara, która ma nazwisko Szot. Takie żarty z udawaniem kogoś innego, to robiło się w gimnazjum. Koleżaneczko, ja bym chciał tylko przypomnieć, że ty jeszcze rok temu też byłaś w gimnazjum. Wkurzyłam się, bo chciałam z nią pogadać, ale teraz jakoś przeszła mi na to ochota.
Iza jest przekonana, że jej koleżanka robi sobie żarty, udając kogoś innego. A więc idzie zagryźć smutki, kupując plastikowe żelki w sklepiku szkolnym. Jest na nią zła, nie wie, że tym razem spotyka prawdziwą Arletę. Arleta, tobie już serio odbiło? Kupujesz te plastikowe rzeczy ze sklepiku szkolnego, dziewczyno, ogarnij się! To są atrapy! Przygotowałaś sobie nawet przebranie? No co? Nie udawaj, co to za akcja? Sama to sobie wymyśliłaś? Czy to znowu jakaś nowa moda wypatrzona w necie? Iza, dobrze się czujesz? Ja tak, lepiej zobacz na siebie. Przed chwilą mówiłaś, że masz na imię Dagmara. Wyobraźcie sobie, że jesteście tą Izą Shot. Nie dość, że jesteście ciągle prankowani, to jeszcze staliście w kolejce do sklepiku szkolnego, a ostatecznie i tak nic nie kupiliście. Jezu, ty naprawdę zwariowałaś. Mówiłam ci, że mnie to nie bawi, to udawanie. Już dawno wyrosłam z takich żartów. Jakie udawanie, o co ci chodzi? O nic, wiesz co? Rób co chcesz. Serio, ja się nie dam robić w konia. Cześć. Iza jest wściekła i kompletnie nie rozumie zachowania koleżanki. Nie wie, że spotkała dziś siostry bliźniaczki. Jest normalnie tak wściekła, że po przyjęciu będzie musiała iść zakurzyć. Znaczy, ona jest w pierwszej liceum, czyli ma 15 lat. No to nie zakurzyć, nie, nie. To napisać w kiblu na ścianie coś obraźliwego. O rany, ale się wygłupiłam. Ty naprawdę nie jesteś Arletą. Spoko, mnóstwo osób mnie z nią myli. Ja też byłam zaskoczona, kiedy ją zobaczyłam. One są do siebie uderzająco podobne. No bo są bliźniaczkami, lol, XD. A poznajcie się, to jest nasza nowa koleżanka, Dagmara Iwańska. Cześć. A to jest Iza Shot. Iza Shot. Nie, no po prostu serio. Kto wymyśla te scenariusze, jest po prostu... Nie, no naprawdę, to jest trylion RQ. Ale może ty oprowadzisz koleżankę po szkole? Tak, chodź. Ja powracam do... Muszę poznać cię z Arletą. Normalnie to będzie szok stulecia. Ale naprawdę jesteśmy do siebie aż tak podobne? Serio, normalnie jak dwie krople wody. Super, nie mogę się doczekać. Ale będzie beka. Matko, jaka nostalgia. Tak się mówiło w gimnazjum. Serio, nie wiem, czy byliście w gimnazjum. Ale tak się naprawdę mówiło w gimnazjum. Chodź. Kurczę, wiesz co? Arleta przed chwilą tu była, ale nie martw się, na pewno zaraz ją znajdziemy. Ona normalnie padnie z wrażenia, jak cię pozna. Normalnie przywali ci ze złości plastikową żelką w twarz. Jesteście jak klony. Zazdroszczę wam, naprawdę. Zawsze chciałam mieć swojego sobowtóra. Chodź, poszukamy jej jeszcze. Zawsze chciałam mieć swojego sobowtóra i dddddd. To ty sobie go stwórz w Simsach, to będziesz miała. Mega proste rozwiązanie. Polecam. Siema, widziałeś Arletę? Widziałeś Arletę? Tak, sprząta toaletę. Tak, myślałem nad tym co najmniej 30 sekund, zanim to powiedziałem. Iza jest podekscytowana tym, że nowa uczennica Dagmara Iwańska ma w szkole sobowtóra, jej koleżankę Arletę Witowską. Nie może się doczekać reakcji nastolatek, kiedy wreszcie się poznają. No, proszę, zaufaj. Co ty znowu kombinujesz? Czekaj. Niespodzianka! Masz klona! No i super, elo. To idziemy na przyrkę. Arleta, poznaj Dagmarę. Wow. Rzeczywiście jesteśmy do siebie podobne. Jak siostry. Chyba teraz się nie dziwisz, czemu was pomyliłam. No Arleta, powiedz coś. Sorry, ale jestem w totalnym szoku. No co, ty siebie nie poznajesz, dziewczyno? Hello, przecież codziennie to samo widzisz w lustrze. Hello. Ja też. Dagmara jestem. Arleta. Będę chodziła od jutra do waszej szkoły. Nie wiem, co powiedzieć. Rzeczywiście jesteśmy do siebie podobne. Ej, podobne? To za mało powiedziane. No zobaczcie. Stańcie tutaj. No przecież one są identyczne. Bo to bliźniaczki. Jeżeli są jednojajowe, wow, to są do siebie podobne. Wow. Odkrycie po prostu na miarę odkrycia Ameryki. Ej, dziewczyny, mam pomysł. Weźmy coś, skombinujmy. Zamieńmy je. Ej, dobre to jest. Czekajcie, muszę pozbierać myśli. Pewnie się zastanawiasz, dlaczego jesteśmy aż tak do siebie podobne. No raczej, a ty nie? Ja wam to wytłumaczę. Jesteście podobne, no bo wasze matki, jak były w ciąży, to obie oglądały paradokumenty. Więc no to jest logiczne, że potem urodziły takie same dzieci. Jakby ja nie wiem, czego tu nie rozumieć. Wiesz co, czytałam o tym, że każdy na świecie ma gdzieś swojego sobowtóra. Wiecie co, zróbmy z tego jakieś jaja. Ej, to by było fajne. Będzie beka. Słuchajcie, a może wy jesteście siostrami? Iza Shot.
Ty to jesteś jednak naprawdę dziewczyno. 200 IQ. Nie pomyślałam o tym, a to całkiem możliwe. Dagmara, ty też jesteś adoptowana tak jak Arleta? Nie, wiesz co, ja mam rodziców. Jak ktoś jest adoptowany, to też ma rodziców, lol. Tylko że adopcyjnych. Nie jest puszczony sobie samopas w świat, proszę bardzo. Dziewczyny nie wiedzą, że naprawdę są siostrami. Arleta wie, że jest adoptowana, ale rodzice nigdy nie powiedzieli jej, że ma siostrę. Ja od zawsze wiedziałam, że jestem adoptowana. Miałam nadzieję, że gdzieś tam na świecie żyje mój brat albo siostra. W pewnym momencie myślałam, że Dagmara okaże się moją siostrą. Ale skoro ona ma normalną rodzinę, to nie ma tematu. Wiecie, ja tam nie chcę komentować, bo ja nie lubię komentować. Ale to się jeszcze okaże, czy ma normalną rodzinę. Ale ta nie może być moją siostrą. Ja mam rodziców i na pewno nie jestem adoptowana. Choć jednak to jest szok, spotkać kogoś, kto wygląda tak samo jak ja. Oj, tam od razu szok. Szok to jest... wypróżnić się w szkolnej toalecie na długiej przerwie. Słuchajcie, a może przetestujemy chłopaka Arlety? Zobaczymy, czy pozna żenę na randkę przed sobowtór. Co wy na to? A fajny jest? Zapytał mnie się ktoś o zdanie? Nie, więc siedź cicho i nie jęcz. Arleta! W końcu to mój chłopak. No nie bądź sztywniarą. To ostatnia szansa, żeby tak zrobić. Jutro już wszyscy będą wiedzieć o Dagmarze. I nikt się nawet na to nie nabierze. Przyznaj się, jesteś zazdrosna o Pawła. Ale nie. Skurczę się. Ja nie wierzę, ludzkość upada. Czy one serio chcą prankować chłopaka tej dziewczyny jej siostrą bliźniaczką? Ej, ale w sumie, proszę tutaj teraz, jak jakieś bliźniaki oglądają ten film, napisać w komentarzu, czy wy też robiliście jakieś głupie pranki. Podejrzewam, że... ej, w sumie gdybym ja miał bliźniaka, to na pewno byśmy robili jakieś głupie pranki. Muszę napisać o swoich głupich prankach, bliźniaki. Ale proszę cię, Arleta, będzie fajnie, zobaczysz. Będzie... to będzie numer stulecia, naprawdę. Trzymaj. Dzięki. Okej, okay. Jak tak chcesz. Super, no to działamy. Napisz do Pawła SMS-a. Ale Arleta ma w sobie entuzjazm. Uhu! Po prostu naprawdę kipi z niej pozytywna energia. Uhu! Paweł napisał. O. Będzie za 5 minut w bibliotece. Super! Ej, dziewczyny, mamy mało czasu. No, chodźcie szybko do łazienki, musicie się przebrać. A co jeżeli po drodze go spotkacie? Wtedy cały plan się normalnie zesra. Lecimy. Im dłużej przyglądam się Dagmarze, tym bardziej nie mogę uwierzyć, że nic nas nie łączy. A zaraz was będzie łączył wspólny chłopak, jak dobrze pójdzie. To naprawdę niesamowite. Ciekawa jestem, czy Paweł pozna, że to nie ja przyszłam na randkę. Ale będzie beka. Być może przez tego pranka twoja przyjaciółka straci chłopaka. Ale trudno. Ważne, że będzie beka. Paweł na bank się nie zorientuje. Ja sama nie łapię, która to która. Już nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć jego minę. Dawaj, dawaj. Chodź szybko. Dziewczyny dobrze się bawią, wymyślając zamianę. Tylko Arleta nie jest przekonana, czy dobrze robi, żartując ze swojego chłopaka. Sama jednak jest pod wrażeniem podobieństwa z Dagmarą. Czy one mają jakieś minusowe IQ? Przecież wcale tego nie widać, że trzy osoby stoją za regałem bibliotecznym, który ma masę prześwitów i jeszcze to kamerują. Nie, no po prostu wcale. Jeszcze naprzeciwko nich. Nie, no wcale nie widać. Chcę sprawdzić, czy chłopak się zorientuje, że to nie ona. No cześć, mała. Nie spodziewałem się, że będziesz przede mną. No. Cześć. Jezu, jak ty zajebiście pachniesz. Czym? Szkolnym kiblem? Przecież tam była przed chwilą. A jak się wejdzie do szkolnego kibla, jak się przesiąknie tym smrodem, to już żaden perfum nie pomoże. Nowe perfumy? No tak, a podobają ci się? Są boskie, dawno mnie tak nie kręciłaś. Normalnie, jestem... Dość tego! Pochina mnie zaraz. Zaraz, co tu się dzieje? Halo? Kim ty w ogóle jesteś? Jestem Arletą, głupku! To ty w takim razie jesteś kim? Dagmara. Gratulacje! Wygrałeś dziewczynę. Jedna plus druga gratis. Taki pakiet. 2+1. Jestem nowa w szkole i sorry za ten numer, ale chcieliśmy sobie tylko pożartować. Niezły jesteś, naprawdę. Nigdy cię tak nie kręciłam. Ciekawe. Ej, słuchaj, no każdy by się pomylił. Jesteś prawie identyczny. Skąd się w ogóle wziął pomysł, żeby mnie nabierać?
No jak to skąd? Dla Becky. Iza Szot to wymyśliła. Najmądrzejsza osoba w tej szkole. Może po to, żeby zobaczyć, jak się miziasz z inną. Podobało ci się? Ej, słuchaj, do mnie pretensji nie miej, dobra? To był wasz pomysł. Arleta jest zła na Pawła, że dał się nabrać. Na dodatek poczuła się zazdrosna. Dobra, Paweł, nie przejmuj się. Jedna się obraziła, to jeszcze ci druga została. Cholera, ale się porobiło. Czuję, że zrobi się z tego niezła jazda. Arleta już się nieźle wkurzyła, bo naprawdę jest zazdrosna o Pawła. Ja nie wiem, czy wy byście chcieli taką przyjaciółkę jak Iza Szot, ale ja na pewno. Przecież to były tylko takie żarty. To nie wyglądało jak żarty. Podoba ci się Paweł? No przecież, że nie. Chodź, zrobimy jeszcze jakieś jaja, no. Połegupiajmy się, na pewno ci się humor poprawi. Wątpię. Teraz tak kminiesz, ja to bym zrobił jeszcze jakiegoś pranka w szkolnym kiblu, że na przykład jedna stoi przy umywalce, potem jakaś randomowa osoba przychodzi też pod umywalki i potem druga identyczna wychodzi z kibla i krzyczy i ta druga potem, co stała już obok tej umywalki, też robi. No, coś takiego chyba, nie? To ja bym coś takiego poszedł. A może, wiesz, przebieramy się, wiesz, tak samo, będziemy straszyć ludzi, że, wiesz, jak te bliźniaczki z horroru. Słuchaj, nie chcę się już wygłupiać, nie bawi mnie to. Czy ciebie nie dziwi to, że jesteśmy prawie identyczne? Nie, a czy wy żyłyście w latach 2012-15? Tam wtedy wszyscy wyglądali tak samo. Białe buciory musiały być, jeansy rurki i baseballówka taka na takie klipsy, tak pum, 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 pum i czapka z daszkiem i wszyscy tak chodzili. No tak, wiesz co, to może wytłumaczmy sobie kilka rzeczy, no chodź. Musi nas coś różnić, tak? No, imiona macie różne. Ty masz chłopaka, ty nie masz chłopaka. I tyle. Może wzrost. 1,59 m. No, to akurat ja 1,57 m. A data urodzenia? 15 listopada 98. Ale jak to? No przecież mówię, że 15 listopada. Ja się urodziłam tego samego dnia. No to było coś majstrowane w szpitalu jak nic. Nie, może pielęgniarka była pijana. Tak już się zdarzają. I podmieniła dzieci. Albo pomyliła dzieci. Albo źle wydała dzieci. Albo oddała dzieci. Albo opuściła dzieci. Albo wyrzuciła dzieci. To jest wszystko możliwe. Niemożliwe. Ale my nie możemy. Nie możemy być siostrami. No, ale ja się urodziłam tego samego dnia. Wszystko się zgadza. I co, ja jestem adoptowana? Jesteś moją siostrą. Ale nie, wiesz co, czemu mi to robisz? Nienawidzę cię. Nie odzywaj się do mnie. Ja, zaraz mówicie, że obie są adoptowane. I tyle z tego będzie. Dagmara. Arleta? Tak. Już tam się trochę pogubiłem, która jest która. Serio. Która jest która? Kurde, to nie może być przypadek. Dagmara musi być moją siostrą. Tylko co jest grane? Ona też jest zaadoptowana, ale o tym nie wie? A może to jest starzy mnie porzucili, bo nie chcieli dwójki dzieci? Muszę się dowiedzieć. To co mówi Arleta jest podłe. Udowodnij, że się myli. Porozmawiam z mamą i ona na pewno mi wszystko wytłumaczy. Tak, urodziło im się dwa dzieci, ale mogli wziąć tylko jeden dzieci, więc musieli wylosować na kole fortuny, które dziecko zostaje u nich, a które dziecko muszą oddać. No i taka po prostu tak wyglądała ta historia. Pewnie powie, że to wszystko jedna wielka bzdura. Dagmara chce natychmiast wyjaśnić wątpliwości ze swoją mamą. Zauważyła, że zbyt dużo łączy ją z koleżanką z klasy. Mimo to Dagmara nie wierzy, że Arleta może być jej siostrą i ma nadzieję, że mama ją w tym utwierdzi. Nie, no ja zakładam, że obie są adoptowane. Nie, no na bank, tylko pewnie tej powiedzieli, a tej nie powiedzieli. No i tak podejrzewam. Mam jej zdjęcia, sama zobacz. No rzeczywiście, bardzo podobna. W ogóle wyglądamy jak bliźniaczki. Nawet urodziłyśmy się tego samego dnia. Ja w ogóle nie wiem, jak to jest możliwe. Normalnie. Ja na przykład nie wiem, jak to jest możliwe, że ludzie autentycznie z własnej, nieprzymuszonej woli lubią jeść paprykę. I jakoś z tym żyje.
Nie, to musi być jakaś pomyłka. Jaka pomyłka? Wiesz co, ona... Wszyscy mnie z nią mylą, a ona nawet sama, ona sama twierdzi, że jest moją siostrą. Czy ja jestem adoptowana? A zacznijmy od tego, czy to w ogóle jest jakiś wstyd być adoptowanym. Bo ten program niesie taki trochę message, taką wiadomość, że... to jest wstyd być adoptowanym, oni adoptowana. No kurde, jak masz super rodzinę, jesteś szczęśliwa, masz co jeść, nikt cię nie bije, nikt cię nie leje, jesteś szczęśliwa, no to kurde. Kurde. Nie. Powiedz mi, nie, jak nie to jesteś. Nie? To dlaczego ona jest do mnie tak bardzo podobna? Nie wiem. Jak to nie wiesz? Wiesz co? Nie. A może ty po prostu Arletę oddałaś do adopcji, co? Jak ty sobie to wyobrażasz? Wy uwierzyłaś coś takiego? Czyli ja? Albo twój ojciec moglibyśmy oddać komuś obcemu własne dziecko? A może to jej matka jest adoptowana? I ma siostrę bliźniaczkę? I teraz obie mają dzieci? I ich dzieci są identyczne, no bo one są bliźniaczkami. To by było trochę skomplikowane, ale to też jest możliwe. Wiesz co? Ja już nic nie wiem, tylko mi... Proszę cię... Przysięgnij mi, że ona nie jest twoją córką. Nie jest, absolutnie, wsiadaj, jedziemy. Dobra, do domu. Jedziemy. Już, dziecko, nie dyskutuj, ona nie jest twoją siostrą, wsiadaj z samochodu, jedziemy do domu jeść rosół i mielone, bo stygnie. Matka Dagmary jest w szoku, boi się reakcji córki i dlatego nie powiedziała jej prawdy. Co? Czyli jednak. Arleta jest przekonana, że Dagmara jest jej siostrą. Potwierdzili to jej adopcyjni rodzice. Przyznali, że miała siostrę bliźniaczkę, ale nie wiedzą, co się z nią stało. No to teraz już wiedzą, ale w ogóle... Co za zbieg okoliczności, że akurat obie musiały się zrespić w tym samym mieście, w tej samej szkole, w tej samej klasie. Wcale to nie jest podejrzane. Adoptowali Arletę dopiero, kiedy miała roczek. Wyobraź sobie, że ja też rozmawiałam ze swoją mamą i powiedziała mi, że to wszystko jedna wielka pomyłka, wiesz? Tak, to jest pomyłka, my wcale nie jesteśmy podobne i to wszystko jest po prostu jakiś jeden wielki prank, bo są kamery i jesteśmy w ukrytej kamerze. Musiałam cię okłamać. Moi rodzice powiedzieli, że mam siostrę bliźniaczkę, bo mają to w mojej karcie urodzenia. Tylko, że jak byłam mała, to trafiłam do szpitala. Byłam strasznie chora i nikt nie dawał mi szansy na przeżycie. Ojej, a ja nie chcę straszyć, ale po roku w gimnazjum to możesz z powrotem wrócić do tego stanu. Dlatego długo nie oddawali mnie do adopcji. Może ciebie adoptowali wcześniej? Nie, moja mama powiedziała, że nie jestem adoptowana. Chyba musi być jakieś inne wytłumaczenie, ale na pewno nie adoptowana. To może twój ojciec jej kazał? Mój ojciec? W życiu tak nie mów. On był najlepszym człowiekiem na świecie. Nie mów o nim więcej, wiesz? Nie chciałam cię zdenerwować. Dagmara! Co? Twoja matka przyszła do szkoły. Kurde, ale ta Iza Shot jest taką typową przyjaciółką, która wiecie, niby jest to twoją przyjaciółeczką numer... Ale tak naprawdę tylko, wiecie, ma satysfakcję jak... ktoś zrobi z was bekę, albo powie wam jakąś informację, która was wkurzy. I no wiecie, każdy ma taką przyjaciółkę, wiecie o co mi chodzi. Słyszałam, jak rozmawiała o tobie z Gądkiem, poszli razem do klasy. O czym rozmawiali? Dokładnie nie wiem, ale twoja matka była bardzo zdenerwowana. Chyba planuje przepisać cię do innej szkoły. No i nie będzie już pranków w kiblu. A szkoda. Dagmara nie wie, że jest adoptowana, dlatego trudno jej zaakceptować fakt, że może mieć siostrę. Dziewczyny myślą więc, że matka Dagmary jest też prawdziwą matką Arlety. Boże, ale się denerwuję. Pierwszy raz zobaczę swoją prawdziwą matkę. Ciekawe, czy ma dla ciebie zaległe pieniądze z komunii. Znaczy, ciekawe, czy cię rozpozna. Ciekawe, co poczuję. Jak sobie o niej myślę, to raz pojawia się złość, a raz czysta ciekawość. Na dodatek nie wiem, jak się zachować, kiedy ją zobaczę. Ja myślę, że musisz przed nią zrobić szpagat. To jest takie bardzo naturalne zachowanie, gdy się poznaje nową osobę. Ja tak zawsze robię na przykład. I co? Słyszysz coś? No nic. Zbyt cicho mówią. Dziewczynki? A co to za podsłuchiwanie? My tylko chcieliśmy sprawdzić, czy sala nie jest zajęta. Jakoś długo sprawdzałyście, bo widziałam was z końca korytarza. No ale my sobie już idziemy. Ale poznałyście się, jak widzę, już. A wie pani, że one są z siostrami? Tak, chyba zakonnymi. Dziewczynki... Podejrzewam, że jest to dla was trudne, ale pozwólcie, że najpierw porozmawiam z mamą Dagmary, dobrze? Dobrze. Na pewno wszystko się ułoży. Dziękujemy.
Matka Dagmary wie, że dziewczyny są siostrami. Boi się reakcji córki na wiadomość, że jest adoptowana, dlatego chce przenieść ją do innej szkoły. Najlepiej z internatem na drugim końcu Polski. Przepraszam, że o to zapytam, ale czy pani decyzja ma coś wspólnego z Arletą Witowską? Nie, a dlaczego pan tak myśli? Przepraszam, ale byliście państwo podsłuchiwani. Właśnie przegoniłam spod drzwi Arletę i Dagmarę. No nie, i gówniary już wszystko wiedzą. Cały plan się poszedł, No właśnie o nich rozmawialiśmy. Pani Iwańska postanowiła przenieść Dagmarę do innej szkoły. Próbuję ją od tego pomysłu odwieść. No właśnie słyszałam, dziewczynki powiedziały mi, że odkryły, że są siostrami i że pani robi wszystko, żeby je rozdzielić. Tak? Nie będę z państwem na ten temat rozmawiał. Moja decyzja jest ostateczna. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. POV, wychodzisz wcześniej ze szkoły, bo na ostatniej lekcji masz WF, ale masz zwolnienie. Zostań tu chwilę. Arleta i Dagmara postanowiły, że nie pozwolą się rozdzielić. No to niech na przykład się zamienią domami. Ta pójdzie do tej matki, co ma matkę, a tamta pójdzie do tej rodziny, co ją adoptowała i niech się zamienią. I po problemie. Ubrały się tak samo, żeby pokazać matce Dagmary, że ich podobieństwo nie jest przypadkowe. Myślą, że matka Dagmary oddała jedną ze swoich córek do adopcji. Skąd wiesz, która z nas to Dagmara? Po czym to poznasz? Proszę cię, przestań! Co przestań? To ty w końcu przestań kłamać! Właśnie, już wszystko wiemy! Wylosowałaś na kole fortuny, która u ciebie zostaje! Wiemy, że pani chce nas rozdzielić i się na to nie zgadzamy. Przestań mówić do niej na pani. To twoja matka. Moja matka czeka teraz na mnie w domu. Dziewczynki, przestańcie, wy nic nie rozumiecie. Jak to nic nie rozumiemy? Jak mogłaś oddać Arletę do adopcji? Co ty mówisz? Co mówię? Lepiej mi nie sprzedawaj tu jakiejś tkliwej historyjki. Dagmara! Myślę, że powinna pani szczerze porozmawiać z córką. Wow! Jaka dobra rada. Jak na nauczycielkę przystało. Powinniście o tym porozmawiać. Nie przejmuj się, inni mają gorzej. Pamiętaj, nie jesteś taka jak wszyscy. Będzie dobrze. Teraz tutaj? Tak byłoby najlepiej. Okej, spróbuję. Dagmara, możemy o tym porozmawiać w domu, nie tu, przy wszystkich? Nie, ja chcę tutaj, bo tutaj jest najlepsza atmosfera do tego. Śmierdzi butami i takie tam. Nie, albo mówisz teraz, albo wcale. To usiądź, skarbie, bo to będzie trudna rozmowa. To nie będzie łatwe dla ciebie, naprawdę. Jesteś adoptowana. Miałaś 2 miesiące, adoptowaliśmy cię. Byłaś takim małym, słodkim maluszkiem. Tak, przyszliśmy do domu dziecka i stwierdziliśmy, dobra, bierzemy tą. Nie. Będzie ta. A będzie jakaś promocja może na nią? Albo czy będzie taniej z kartą moja adopcja? Jestem adoptowana. Tak, skarbie, jesteś adoptowana. Czemu mi tego wcześniej nie powiedziałaś? To było trudne. Naprawdę odkładałam cały czas tę rozmowę. Bałam się po prostu twojej reakcji. Nie mam słów. To nie jest pani moją matką? Nie, nie jestem. Jaki plot twist. Obie nie mają, nie znają biologicznej matki, ale obie są adoptowane. Ej, to w sumie taki logiczny plot twist. Ale jesteśmy siostrami, prawda? Tak, jesteście siostrami. Tak, Mara, proszę cię, nie płacz, zobaczysz. Wszystko będzie dobrze. Najważniejsze, że się odnalazłyśmy. No właśnie, nadal możecie zrobić tego pranka? Czy mi się odbija ze straszeniem w kiblu. To jest w życiu najważniejsze. Zobaczmy może, tam będzie. Dagmara próbuje oswoić się z myślą, że jest adoptowana, ale wybaczyła mamie, że to ukrywała. Dziewczyny cieszą się, że się odnalazły i często robią sobie żarty, wykorzystując swoje podobieństwo. Najlepszym celem jest chłopak Arlety. Aiza, shot! Ją też proszę jakoś sprankować, że nie wiem... Jest się nawiedzone. Cześć, Paweł! Jezu, dziewczyny, zamorduję was. Nie róbcie mi takich numerów, błagam. Jak ja mam was rozpoznać? Która z was ta Arleta? Ja. Jezu, ale wy mnie lubicie drażnić. No mówcie szybko, która. Zgaduj, tylko bez dotykania. Ale teraz jak tak patrzę, to w sumie widać, że jedna jest ciut wyższa od drugiej.
Tak ciut, 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 ciut. Więc w sumie to jest taki czynnik, po którym można je rozpoznawać. Ty. Nie. Żartowałam. Boże, co ja z wami mam? O. Na razie. No właśnie, na razie. Dziękuję bardzo za oglądanie. Nie zapomnijcie o... No, możecie jakoś tam łapkę w górę szczelić, wbić na mojego hejka.pl. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku.